Cześć. W tych trudnych czasach dzisiaj mam dla Was podcast rozrywkowy. Być może wszyscy potrzebujemy troszeczkę rozrywki. Będzie to to opowieść o pewnym szarlatanie. O pewnym indywiduum, które chodziło po dworach europejskich i wymawiało możnym, którzy chętnie mu wierzyli, że potrafi stworzyć kamień filozoficzny. Tak jak w Harrym Potterze. I no wiecie, nie wiem, wskrzeszać zmarłych i cokolwiek sobie tam wymyślicie, to on to opowiadał. Był bardzo przekonujący i zaraz wam o nim opowiem. Mogliście o nim słyszeć jedynie w związku z aferą tak zwaną naszyjnikową, ale jeśli nie, to nie szkodzi. Zaraz o nim opowiem. Kim był Kaliostro? Zacznijmy od tego, że jest to wiek XVIII. I nie nazywał się Kaliostro. Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Józef Balsamo. Urodził się w Palermo w 1743 roku. W dzieciństwie stracił rodziców i oddano go na wychowanie do klasztoru, gdzie jednym z braci był farmaceuta, który go przyuczał do rzemiosła, i to jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu Kaliostro liznął trochę chemii, botaniki, generalnie odrobinę takiej wiedzy na tyle, na ile było to możliwe w XVIII wieku, która przyda mu się w późniejszych swoich wyczynach. W każdym razie okazało się, że był to klasztor braci Miłosierdzia na Sycylii, no ale okazało się, że biedaczek, jak mówiłam, Józef Balsamo, choć będę go nazywać za chwilę dalej Kaliostro, bo taki przyjął pseudonim, nie miał talentu do bycia mnichem. No i jakby w pewnym momencie uznał, że on jednak jego tam niespecjalnie bawi do życia w klasztorze, no i po prostu uciekł. Zaczął oczywiście od razu wałęsać się z jakąś szajką drobnych rzezimieszków, gdzie wyuczył się na pewno biegłości w palcach, że tak powiem, w drobnych kradzieżach i rozmaitych oszustwach. Mianowicie zajmował się na przykład fałszowaniem testamentów i biletów do teatru. Cóż to za wspaniały świat, gdzie trzeba zajmować się fałszowaniem biletów do teatru. No na razie brzmi to bardzo niewinnie. W każdym razie bardzo szybko zaczął być łapany, kilkakrotnie więziony, zwłaszcza właśnie na Sycylii, no i stwierdził, że jakby jego reputacja na Sycylii już odrobineczkę podupadła. Zatem porzucił swą niewdzięczną ojczyznę i z pewnym Ormianinem nazwiskiem Altotas puścił się w podróż po wschodzie. Najpierw przybyli do Malty, czyli kolejnej wyspy, gdzie ówczesnego mistrza kawalerów maltańskich, niejakiego Pinto, wyprowadzili w pole. Tak go wyprowadzili w pole, że ten oddał im swój dom i razem z nimi, jako miłośnik alchemii, która była wtedy bardzo modna, szukał kamienia filozoficznego. Ja myślę, że to było taki przyczynek do tego, że Kaliostro odkrył, że ludzie bardzo właśnie uwielbiają alchemię, która jest, no teraz już wiemy, straszliwym bullshitem, no ale wtedy była to bardzo modna sprawa i można było na tym zarobić bardzo dużo pieniędzy. Tenże Altotas określał siebie jako pół Greka i pół Hiszpana, chociaż pewnie nie był ani jednym, ani drugim. Podawał się za chemika. Ten Altotas, ten towarzysz Kaliostro, który przybył z nim na Maltę, jeszcze przypomnę, podawał się za chemika, i przechwalał się, że posiada czerwony proszek, czyli tak zwany kamień filozoficzny, który przekształca metale szlachetne w złoto. Brakuje tylko trójgłowego psa i Hagrida. No, w każdym razie twierdził również, że wynalazł balsam, dzięki któremu zabliźniają się rany i zrastają odcięte kończyny, a jego specjalnością był, uwaga, proszek uśmierzający ból na odległość do 666 mil. Taka szatańska odległość. Nie no, słuchajcie, no super, nie? W każdym razie, Altotas przez chwilę przebywał z nieszczęsnym Kaliostro na tej Malcie, no ale bardzo szybko jakby wziął i umarł, bo zatruł się wyziewami podczas jednego ze swoich doświadczeń biedaczyna.
I wtedy Kaliostro rusza dalej. No to widocznie był już spalony na tej Malcie i rusza na kontynent, już z kolejnej wyspy, rusza do Włoch kontynentalnych i do Hiszpanii, ale we Włoszech, w Rzymie poznaje 14-letnią Lorenzę Feliciani, którą później poślubi w kościele w Campo. I Feliciani będzie była idealną towarzyszką dla niego w jego życiu, ponieważ znakomicie i bardzo chętnie współpracowała z nim w oszustwach. W każdym razie rusza z Feliciani w trasę po Europie ze swoją kawalkadą oszustw. Oczywiście spędza z nią także czas w Londynie, w Hiszpanii, z powodu długów tam czasami trafia do więzienia, w Marsylii występuje po raz pierwszy w roli uzdrowiciela, bo to też jest coś, na czym okazało się można nieźle zarobić. W zamian za sporą sumę z pieniędzy bowiem obiecał pewnemu starcowi wieczną młodość. Gdy jednak jakby ten cud kazał na siebie trochę za długo czekać i starzec zaczął się troszeczkę niecierpliwić, to uciekł wraz ze swoją małżonką Lorencą do Hiszpanii, stamtąd zaś do Kadyksu, gdzie przedstawił się właśnie jako Alessandro di Cagliostro, oficer w służbie pruskiego króla. A w tym samym czasie Lorenza, piękna małżonka młodziutka, odkryła w sobie powołanie także, pod wpływem prawdopodobnie swego bardzo kreatywnego małżonka, i odtąd zaczęła nazywać się Serafiną. Także no i tak sobie para tam kopytkuje po Europie, zostaje czasami aresztowana na przykład pod zarzutem oszustw, na przykład zdarzyło im się to w Londynie, ale zupełnie to nie przeszkadza w niczym. Ponieważ oprócz tego, że zajmowali się, uwaga, uzdrowieniami, alchemią, to także w pewnym momencie założyli swoją własną lożę egipską, czyli oddali się wolnomularstwu, masoństwu, czy jak to tam w tym momencie nazywamy, w którym to loży Kaliostro występował jako wielki kopta, a Lorenza jako królowa Saba. No, nie można im odmówić tego, że mieli wysokie poczucie własnej wartości. Na przykład podróżował tak sporo świata, zmienił ten Kaliostro, bo był także w Petersburgu, gdzie twierdził, że przekonał całe miasto, że wskrzesił martwą dziewczynkę. A także, i to będzie podstawa troszeczkę naszej historii, poza tą opowieścią o naszyjniku, odwiedził dwór królewski w Warszawie, gdzie wydano na jego cześć przyjęcie. A co się działo w tej Warszawie, to Wam za chwilę opowiem. No więc Kaliostro, już jako alchemik, uzdrowiciel, mason i inna, Illuminati, tak, nie przesadzam, Illuminati także, bo został komiwojażerem tej sekty, przyjechał do Warszawy w pierwszych dniach maja w 1780 roku. Pewien młody człowiek, z którym zaznajomił się wcześniej w Mediolanie, bardzo dobrze znany w Warszawie, przedstawił go księciu Poniatowskiemu i hrabiemu Moszyńskiemu. W swoich pamiętnikach Niemcewicz o hrabim Moszyńskim, ja tutaj wspomnę, bo to też jest dosyć istotne, wspomina, że hrabia Moszyński właśnie bardzo się interesował alchemią, trwonił majątek na kobiety i na tygielki, jak pisze Niemcewicz, czyli właśnie na kobiety i na różne odczynniki i na uprawianie alchemii. No i podobno był też bardzo rozwiązły, tak przy okazji. W każdym razie, Kaliostro przybywa do Warszawy, poznaje księcia Poniatowskiego, hrabiego Moszyńskiego, któremu musiał przypaść do gustu, no bo Moszyński, jak mówiłam, także fascynował się alchemią. No i oczywiście Kaliostro zapewnia ich, że jest wielbicielem polskiego narodu i że opowie im o wszystkich bardzo ciekawych tajemnicach, które posiada, i to bez żadnych, że tak powiem, pretensji, czyli za darmo. Aha, jasne. A
Oczywiście książę Poniatowski się bardzo tym zainteresował i dał tej parze awanturników, Kaliostro i Lorenzi, no, mieszkanie i wszelkie wygody we własnym pałacu. Także tak, książę Poniatowski gościł Kaliostro i jego małżonkę w swoim własnym pałacu. Po kilku dniach poświęconych jakby wypoczynkowi, w końcu pewnie spierdalali znowu przed jakąś policją, oświadczył Kaliostro, że da pokaz, próbkę jakby swoich magicznych operacji, co oczywiście zostało przyjęte z wielkim aplauzem. No Kaliostro przez sekundę, przez tę chwilę dziejową, naprawdę niewielką i niezbyt istotną, był bardzo modny w Warszawie. Ponieważ ciekawość i próżność ciągnęła ludzi i którzy chcieli nawet całkiem wysokim kosztem dostać się do tych egipskich tajemnic egzotycznego Kaliostro, jego pięknej żony. Oprócz jakby komplementów i umizgów do pięknej Lorenzy aka Serafiny, na które okazywała się dosyć obojętną, ona była dosyć wierna mężowi, zaczęto jej jakby prezentować różne klejnoty, różne tam drobiazgi, żeby jakby przekonać ją do siebie, żeby ona wraz z mężem udzieliła właśnie tych tajemnych informacji. No, podobno, by dostać się do samych tajemnic wielkiego kofty, trzeba było się z nią układać i czasem był to nawet prezent wartości tak zwanych kilku tysięcy tak zwanych czerwonych złotych. Czerwony złoty to był po prostu dukat, to była po prostu moneta ze złota. Osoby, które przypuszczono do tego towarzystwa wokół Kaliostro, niecierpliwie czekały na tę ową pierwszą próbę tych magicznych pokazów tajemniczego przybysza z zachodu, tak? I z południa właściwie. Nadszedł wreszcie ten upragniony dzień. Na wieczór zebrało się dużo gości, tych, których zaszczycono tym pokazem i udali się wszyscy do pałacu księcia. Oczywiście w wielkiej tajemnicy i w ogóle konspira jak w przedszkolu, nie? No i Kaliostro wymógł pod słowem honoru, że dochowają ścisłej tajemnicy, po czym oczywiście zaczął ją opowiadać o swoich podróżach. No tu mógł jakby nie skłamać o tyle, że naprawdę dużo podróżował, bo musiał uciekać wszędzie z każdego miejsca, w którym był. O różnych eksperymentach, o tym jak zamieniał podłe metale na złoto, o tym jak stworzył eliksir dający nieśmiertelność, no mówiłam, Harry Potter. I o duchach wielkich mężów starożytności wywołanych mocą zaklęć kabalistycznych. Łopanie, dorośli ludzie, naprawdę, no ale dobra. No i po tym wstępie i opowieści zakończyło się to pierwsze posiedzenie. Wszyscy myśleli, że zobaczą jakieś czary, a ten tylko pobajał i powiedział, że on na dziś już starczy, on tutaj tylko rozbudził apetyt i spotkają się dopiero za 3 dni. No dobrze, oni stwierdzili, no dobrze, dobrze, tutaj Kolo widzicie, że umiał budować napięcie, poza tym przez kolejne 3 dni jego sława w Warszawie mogła wzrosnąć, bo ci, co niby tam mieli pod słowem honoru nikomu opowiadać, oczywiście, że paplali, no na litość boską. W każdym razie, po 3 dniach zeszli się znowu ci sami goście, Kaliostro z uroczystą miną wszedł, z 8-letnią dziewczynką, nie wiem skąd tam wypożyczył 8-letnią dziewczynkę, wprowadził ją do jakby za taką czarną zasłonę, on natarł jej olejkami dłoń, zrobił jakieś czary mary, hokus pokus, inny tam zdobytą szpadą z jakąś arabską książką, no bo coś, te arabskie literki się wszystkim wydawały takie czarodziejskie, ja pierdolę. No i po czym przeszedł jakby do ogólnej sali i zaczął zadawać dziecku pytania przez te na pół uchylone drzwi, żeby nie było nic widać. I ją pyta, czy widzisz anioła? A to dziecko nieszczęsne mówi, och, widzę, czy widzisz 2 aniołów? No widzę 2. A czy widzisz 3 aniołów? No widzę 3 i tak doszło do 7. No co jej kazał mówić, to ona mówiła, nie? Czy widzisz jakiś grób? Widzę. Czy on jest kamienny, czy marmurowy? Ona mówi, kamienny, to pocałuj anioła. Na chuj, to ja nie wiem, ale słuchajcie, no i to usłyszano, jak dziewczynka pocałowała kogoś, pewnie własną rękę, albo nie daj Boże Kaliostro rękę,
Zaczął jej dalej zadawać inne pytania, ona plotła co on chciał. I na tym skończyła się cała impreza. Wszyscy byli szalenie rozczarowani. Jakby nie przekonali się do faktu, że nagle pokazał dziewczynce anioła, to oni by chcieli te anioły raczej oglądać. Nic to w ogóle nie zaimponowało nikomu. No więc zobaczył, że tam troszeczkę się ludzie zaczynają, więc stwierdził, że pokaże im coś jeszcze. No więc poprosił obecnych, aby spisali swoje nazwiska na świstku papieru. Po czym ten świstek spalił na oczach widzów, a dziewczynce kazał podnieść papierek, jak jej u nóg spadnie. Po chwili wystawił rękę do tego gabinetu, gdzie była ta dziewczynka i odebrał od niej karteczkę, która była już zapieczętowana jakąś masońską pieczątką. No i mówi, mości panowie, powiedział Kaliostro, jest to znak, że duchy potwierdzają wybór osób przypuszczonych do tego dzieła. No i gdy zaś odpieczętował tę karteczkę, gdy odpieczętowano karteczkę, to każdy znalazł na niej napisane własne nazwisko. Czy jakoś tak, w sensie podał tę karteczkę i każdy zobaczył tam swoje nazwisko. No i jakby hrabia Moszyński, który to wszystko obserwował, był ten hrabia Moszyński, który tak lubił alchemię i te wszystkie czary mary mambo jumbo, zobaczył, że to taka jakaś sztuczka, którą on już kiedyś widział. To jakieś kuglarstwo. Wziął ten księcia Poniatowskiego na stronę i mu oświadczył, że tenże Włoch chyba się bawi kosztem ich łatwowierności. No niemożliwe, nie? Jakbyście na to wpadli. No ale książę Poniatowski stwierdził, że nie, to tylko taka próba i że to tak, no, to jest nadzwyczajny człowiek i to będą nadzwyczajne rzeczy, że on tak tylko buduje napięcie i w ogóle. Moszyński już był taki. Troszeczkę. No, niezbyt zbudowany. Kaliostro zauważył, że jakby coś się przeciwko niemu zaczyna knuć. Miał doświadczenie w zauważaniu, jak coś się przeciwko niemu zaczyna knuć. I natychmiast co zrobił? Powiedział, że to jego operacje wszystkie zostały jakby nie do końca udane, bo to medium, czyli to biedne, ośmioletnie dziecko, no to takie niedobre było. No zepsute jakieś to dziecko, w ogóle nie ten, to wina tej dziewczynki. Jasne, zwalna kobieta, nie? No w każdym razie stwierdził, że następnym razem to będzie lepiej. No dobrze, minęło parę dni, przychodzi pora na następny występ warszawski szarlatana Kaliostro. Przyprowadził tym razem panienkę 16-letnią. Z jakiegoś powodu, być może dwukrotnie starsze dziecko będzie lepsze. No ale na pewno mogła być ponętniejsza dla widowni. Ja wiem, że to nie brzmi dobrze, ale no niestety być może tak. Miała ona być ekstraktem niewinności i służyć jako medium. Przystąpił do tych samych operacji, że tak powiem, ale starał się być bardziej okazały, bardziej spektakularny. I tym razem cały ten show z dziewczyną, która widzi różne rzeczy, omdlewa, całuje anioły i w ogóle, no była lepszą aktorką niż to 8-letnie dziecko po prostu. Zrobiło to wszystko dużo lepsze wrażenie na widzach, no i nawet sam hrabia Moszyński, który znał dobrze tę 16-letnią panienkę, która podobno prostoduszna była i w ogóle niespecjalnie sprytna, i uznał, że to na pewno była wszystko prawda. Znowu mija kilka dni, Kaliostro tam się nurza na koszt księcia Poniatowskiego w towarzystwie. No i nikt na razie nie powątpiewa w potęgę czarodzieja, przynajmniej nie za bardzo. Tylko, że no nieszczęście, Kaliostro zaczyna trochę do tej panny tam smalić cholewki, do tej 16-latki nieszczęsnej. A no, jak mówię smalić cholewki, to znaczy, że stał się natarczywy w miłosnych oświadczynach, przy czym dziewczyna się wkurwiła. Sprytna na szczęście była, wcale nie taka tempa, jak myślał Muszyński. I stwierdziła, że ona się mu nie da, bardzo ładnie, bardzo good girl, i poleciała do Moszyńskiego i opowiedziała mu całą intrygę. Powiedziała, że Kaliostro obiecał jej znaleźć ładnego i bogatego chłopca na męża. No widać, ważne to dla niej było. Byle tylko skłoniła się do odegrania z nim tej całej komedii. No a że najwyraźniej talent aktorski miała, no to wszystko się pięknie udało.
Nauczyła się wszystkich odpowiedzi na pamięć, dobrą pamięć widocznie miała. Zamiast anioła całowała siebie w rękę, że żadnego ducha nie widziała, mimo że naprawdę chciała zobaczyć i w ogóle wszystko to opowiedziała Moszyńskiemu. Moszyński widocznie uznał, że musiał, że jednak dobrze czuł. I Moszyński zaczął to opowiadać swoim znajomym. Tylko że mu nie chcieli wierzyć, bo oni byli już przekonani tym całym show z tą biedną dziewuchą. Uznali, że Moszyński to może jako alchemik też jest jakiś zazdrosny i że oni chcą zobaczyć te popisy alchemiczne Kaliostro. Łopanie. No dobra. Moszyński już wiedział, co to za typ, ale książę Poniatowski i cała ta czereda tam miłośników Kaliostra, oni się tam musieli cholernie nudzić w tej XVIII-wiecznej Warszawie, wam powiem. No ale w każdym razie postanowili czekać, aż będzie Kaliostro opowiadać, jak robi to filozoficzne złoto. Moszyński stwierdził, że no dobra, on się zgłosi jako pomocnik do tego laboratorium. Laboratorium, tudzież laboratorium, jak mówią niektórzy w Ministerstwie Edukacji. I że będzie kontrolował tę robotę, bo on się zna na alchemii, dobra. I podobno król nawet dał mu do tego upoważnienie. Jakby nawet króla uwikłali w ten show cały. Hrabia Moszyński prowadził dzienniczek, dzięki temu bardzo wiemy dużo rzeczy. I powiedział, że wykonano wszystkie chemiczne operaty, że tak powiem, które tam Kaliostro zniecił. I zaczęli tam ze smażeniny rtęci otrzymano rzekomo bryłę srebra ziarnkami złota, na co Kaliostro powiedział, że jest to filozoficzne złoto. Ale no nie było to jeszcze złoto. Czy to było srebro, to ja też nie wiem, ja się w ogóle nie znam, co się dzieje po tym, jak się zacznie smażyć rtęć. Pewnie to była jakaś forma rtęci, nie znam się. W każdym razie Kaliostro te filozoficzne złoto kazał spiłować na proszek, zalać kwasem azotowym i trzymać nad ogniem lampy. Czynność tę nazwał pierwszym pasażem i takich pasażów miało być 8. Siódmy miał wydać czerwony proszek, za pomocą którego rtęć od razu zamieniła się w srebro. Produkt 8. pasażu miał zamieniać rtęć w najczystsze złoto. Ale każda z tych operacji, jak mówił, potrzebuje 6 tygodni czasu. 8 razy 6 to sobie łatwo możecie policzyć, że to miało być 48 tygodni, czyli miał spędzić prawie rok na koszt księcia Poniatowskiego w jego pałacach, no bardzo sprytnie policzone, a na końcu by prawdopodobnie spierdolił, no bo tego złota no nie mógł siłą rzeczy uzyskać, no nie bądźmy jakby śmieszni, nie? Raz się nawet zdarzyło, że ten Moszyński, który miał niby czuwać nad tym filozoficznym mambo-dżambo, które się tam gotuje przez 6 tygodni, przelał jakąś odrobinę tej ingrediencji w jakąś flaszeczkę. Nie wiem, o co tam chodziło. Nie bardzo rozumiem tę intrygę, ale chodzi o to, że coś przelał do czegoś i zabrał odrobinę, żeby, nie wiem, w domu przetestować czy coś. I Kaliostro to dostrzegł i zwołał tych wszystkich swoich zwolenników, narobił jakieś afery, dowodząc, że Moszyński, który dopiero co się z niego naśmiewał, teraz przywłaszczył sobie tego cennego płynu, by na własną rękę robić złoto i w ogóle. No chciał jednym słowem tłum zwrócić przeciwko Moszyńskiemu, bo wiedział, że Moszyński jako jedyny mu po prostu nie wierzy. Wszyscy obecni oczywiście uznali, że no, Kaliostro ma słuszność, zaczęli mówić, że Moszyński ma złe zamiary, zaczęli przeciwko niemu tam piorunować. No ale Kaliostro stwierdził wspaniałomyślnie, że potrafi zapobiec temu, by Moszyński nie wykorzystał niecnie to, co on tam osiągnął i że on zrobi takie czary, że Moszyński nie da rady niczego osiągnąć z tego płynu, bo to no, bardzo to wygodne i sprytne. Moszyński myślę, że już nawet po stokroć wiedział, że to jakaś plaga. Uczniowie Kaliostra z kolei oczywiście znając zresztą Moszyńskiego jako chemika i zamiłowanego w alchemii, byli przekonani, że ten chciał sam robić to złoto czy coś tam. I że nie ukradłby tego, gdyby nie było nic warte, nie? To jest w ogóle no, super logiczne. I że na pewno jest zazdrosny i kopie dołki pod biedaczkiem z Włoch i w ogóle. Postanowili, uwaga, udać się do króla, by powściągnął Moszyńskiego, który jakby z najgorszym świetle stawia ich mistrza. W rzeczy samej chciano wciągnąć króla w te całe kuglarstwa, ale monarcha polecił Moszyńskiemu podobno,
by zdawał mu po prostu raporty ze wszystkiego, co ten Kaliostro wyprawia. Jakby miłość adeptów do Kaliostra i nienawiść do Moszyńskiego nie trwała długo. No, nie można było za długo ciągnąć tej bajki. Wszyscy zaczęli z powodów różnych dostrzegać tę blagę, która za nim stała. Pewnego dnia więc Kaliostro, kiedy krąg niedowiarków się wokół niego zaciskał, po prostu uciekł. Powiedział jednemu z adeptów, by czuwał nad lampą z tym płynem i filozoficznymi głupotami, a sam zniknął jak kamfora. I tak skończyła się rola tego szarlatana w Polsce. Nie skończyła się jednak jego rola w Europie, ale jeszcze zanim, ponieważ najpierw uciekł Kaliostro, ale jego małżonka Lorenza nadal jeszcze była w Polsce. Nie wiem, może nie chciał jej ze sobą brać. Cholera wie, no to jakiś specjalnie miły to chyba nie był. No i wszyscy zaczęli się jeszcze dopadać do tej nieszczęsnej pan Lorenzy aka Serafiny, by oddała te wszystkie diamenty, inne dukaty, które jej ofiarowano. Bo jeden w ogóle z jej entuzjastów dał jej jakieś brylanty i klejnoty w wartości 2500 właśnie tych czerwonych złotych. Co było dalej? Otóż co było dalej? Dalej było to, że Kaliostro udał się do Strasburga. Zawiązał tam znajomość z kardynałem Rohanem i ta znajomość posłuży mu do wplątania się w sławną awanturę z naszyjnikiem, o której wam teraz opowiem. Jest rok 1784. Kaliostro zostaje uwikłany w Paryżu w proces stulecia, który przeszedł do historii europejskiej kryminologii jako afera z naszyjnikiem. Przy czym najzabawniejsze jest to, że prawdopodobnie Kaliostro nie miał z tym za wiele wspólnego, poza tym, że był wspólnym znajomym oszustów. Ale no, doprowadzi to w końcu do jego zguby, bo z kim przestajesz i tak dalej. W każdym razie w 1784 roku oszustce pani de la Motte udaje się przekonać kardynała Rohana, który był wielkim kwestarzem Francji, że królowa Maria Antonina zakochała się w nim bez pamięci. Na czym ten kardynał biedaczyna, o Boże, jaki on był durny, stracił zupełnie głowę. Pani de la Motte namówiła kardynała, by nabył zawrotnie drogą kolię wysadzoną diamentami, zapewniając, że królowa w ratach zwróci poniesione przez niego koszty. Boże kochany, jaki on był durny, no ale dobrze. Kardynał kupił naszyjnik, wręczył go pani de la Motte, wierząc, że ta przekaże je Marii Antoninie. Jednak oczywiście pośredniczka zdefraudowała Preciosa, surprise, surprise. A po upływie 3 miesięcy wszystko wyszło na jaw. Po pierwsze, żaden naszyjnik nie dotarł do królowej, królowa nic nie wiedziała o sprawie, nie wiem jak to tam wylazło na jaw. W każdym razie kardynałowi i pani de la Motte został wytoczony proces, podczas którego kobieta wciągnęła do sprawy powiernika kardynała właśnie, kardynała Rohana, hrabiego Kaliostra, oskarżając jego o kradzież diamentów, które były przeznaczone dla Marii Antoniny. To jest bardzo ciekawe, bo to jakby pani de la Motte zdefraudowała kasę, oskarżyła innego oszustwa, ta o to, że to ona to miała dobre intencje, ale on jej ukradł te klejnoty. No nie wiem, nie dowiemy się pewnie do końca, co tam się wydarzyło, ale pani de la Motte została skazana i opatrzona jakby złodziejskim piętnem, no peszek. A kardynał, bo był kardynałem, wyszedł obronną ręką, rzecz jasna, choć jego reputacja była zrujnowana. No ale był kardynałem, więc pewnie włos mu z głowy nie mógł wpaść. Tak to już bywało w dziejach. A Kaliostro zaś, który tym razem był wyjątkowo prawdopodobnie niewinny, co się mu w życiu chyba nie zdarzało jeszcze, został wypędzony z kraju. I kiedy wypędzono go z kraju, udał się z Francji, udał się do Londynu, a stamtąd do Szwajcarii, następnie do Włoch, w każdym razie znowu zaczął podróżować. I kiedy w 1789 roku przybył do Rzymu,
no było to jakby ostatnie miejsce jego pobytu. Aresztowano go z rozkazów papieża. Piusa VI został aresztowany za bycie Illuminati, za masoństwo, wolnomularstwo, za uprawianie magii oraz heretyckie poglądy. W Rzymie takie akcje wtedy nie uchodziły płazem. Być może jeszcze czymś innym podpadł, ale w każdym razie został skazany na śmierć. Ale papież zamienił ten wyrok na dożywotnie więzienie. W ogóle zanim rozpoczęto proces, przebywał w lochach zamku Świętego Anioła w Rzymie. Jego małżonkę z kolei zamknięto w celi żeńskiego klasztoru Santa Apollonia w Trastevere. Ale Kaliostro uwięziony został później po tym procesie w pozbawionym okien lochu, gdzie po kilku tygodniach stracił zmysły, do czego przyczyniło się zapewne brutalne traktowanie przez strażników. I 26 sierpnia 1795 roku ogłoszono, że zmarł. Ciało Kaliostra spoczęło w nieznanym miejscu. Serafinę w międzyczasie uniewinniono, choć nadal przebywała tak zwaną pod opieką, jak to mówiono ładnie, sióstr zakonnych i nie wiadomo, jak potoczyły się dalsze jej losy. Nie wiadomo, czy ona zmarła w tym klasztorze, czy się z niego wydobyła jakoś i prowadziła jakieś inne życie. Nie wiemy, co się stało z nią. Wiele lat po śmierci Kaliostra oddział Legii pod dowództwem Dąbrowskiego został wysłany na szturm zamku San Leo. Znajdujący się między szturmującymi niejaki Drżowiecki napisał pamiętniki, w których opowiedział, że zwiedzał celę więzienną Kaliostra, której ściany były okryte rysunkami, jak pisał, lecz nadzwyczajne postacie, koła i gwiazdy, napisy nawet nic go nie mogły nauczyć. W każdym razie Kaliostro do samej śmierci tumanił i robił tajemnicze rzeczy, o ile to jest oczywiście prawda, bo nie wiem, być może było to czyste zmyślanie, ale Kaliostro jest postacią taką na poły trochę bajkową, więc możemy uwierzyć, choć koniec jego był smutny, życie w pewien sposób wesołe. Barwna to była postać i potrafił oszukać ludzi na całym naszym kontynencie. I to na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Wszyscy potrzebujemy teraz odrobiny rozrywki. Pamiętajcie, w każdy wtorek nowy podcast. Trzymajcie się tam i sława Ukrainie.